Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pogodę za szybami mamy, że tak powiem, do bani, żeby nie powiedzieć wulgarniej. Po prostu pada, siąpi, jest nieciekawie, ale za to dzięki temu możemy sobie tutaj z kolegą Krzysztofem siąść spokojnie przy kawie i porozmawiać o hodowli. Kolegę Krzysztofa to odwiedzaliśmy kiedyś dużo częściej, nawet wtedy, kiedy zmienił miejsce zamieszkania, bo jeszcze parę lat temu miał taką koncepcję, żeby się przeprowadzić w okolicy, to było Uniszowice, pod Kielcami, Kazimierza Wielka. Tam niestety wytrwał chyba tylko 2 lata niecałe, tak? Ale sezon przelotowałeś tam młodymi. Młodymi 7 lotów rocznie. No, a tutaj na stare śmieci wróciłeś i w tym roku lotowałeś młodymi, czy... Nie, no już dlatego w zeszłym roku... W zeszłym tak, ale teraz młodymi i starymi też. Też. Lotowałeś w zeszłym normalnie... roku, tymi, co mi zostało tam, nie miałem dużo, ale 17 tych głębi starych jakoś sobie radziły. Z tym, że tutaj właśnie kiedyś tutaj, kiedy przyjeżdżaliśmy na początku, to był oddział 050 Kłobuc, tak też te były numery obrączek. Później ten oddział chyba już nie istnieje, czy istnieje? Nie istnieje. Teraz lotujesz w oddziale 0460... 79. 79 Przystań. Tak, to jest Przystań. To jest dawny oddział Kłobuck. Dawny Kłobuck oddział, tylko Przystań to jest taka mniejsza miejscowość, ona jest bardziej na zachód położona tutaj. Tak. Od Kłobucka i tam ilu hodowców jest u was? U nas jest 100 hodowców. 100 hodowców około, to są koledzy z Kłobucka tutaj wielu, tak? No wielu, to jest Kłobuck, to są 4 sekcje. Kłobuck, Wręczyca, Przystań i Panki. I Panki. Przystań to, czyli to jest tak bardziej na zachód połączone, czyli jak macie loty z zachodu, to ci z Przystajni to mają najbliżej położone najbliżej, a wy to macie najdalej położone, tak chyba? Znaczy Kłobuck, najdalej ja tutaj jestem. 6 km jeszcze dalej jest. W Rybnie jesteśmy, tutaj Gołębniki, tam się nic nie zmieniło? Nie, to wszystko po staremu. Czyli to było, tak to powiem, te 2 lata epizodu tam w Kazimierzu Wielkie, to taka była troszeczkę, może powiem, pomyłka. Wyjazd i szybki powrót. Szybki powrót. Tak, a masz teraz gołębie, które mamy akurat młode wystawione na aukcjach. Te młode są, tak jak wiemy i widzimy, są część na obrączkach 0479, a część na obrączkach 0285. To powiedzmy, to wynika z tego, że brak obrączek było, tak? Tak, ma za mało, zamówił oddział, jeszcze tak nie mają wyczucia, po prostu, ile potrzeba, żeby nie zabrakło i w tym roku troszeczkę było za mało tych obrączek. To się załatwiało, gdzie się da. Tak, i załatwiało. 285 to jest tam swarzędz, wiem, że chyba kolega Arek Bittner ma takie często obrączki właśnie w tym numerze. Z tego właśnie. Ale to część tylko tych obrączek. Oczywiście. Tutaj gołębie, które mamy na sprzedaż na aukcjach, między innymi o nich chcemy też porozmawiać, żeby przybliżyć te młode, które kolega tutaj ma na sprzedaż, jak również też te wcześniej mieliśmy chyba prawie 70 gołębi Hermana Beverdama, to były gołębie i starsze, i młodsze, były też rocznika 2016, to powiedzmy może coś o tych gołębiach teraz. No to są gołębie, ja je miałem w swoim rozpłodzie, te gołębie wszystkie, które wystawiłem, te od Beverdama, to są głównie gołębie z Geringsa, od Geringsa i gołębie z Van den Abele. Czy to są gołębie Hermana Beverdama, a on miał oryginały po prostu pochodzące z hodowli oryginalne Geringsa i Van den Abele. Van den Abele, dokładnie tak. Bo ty tymi gołębiami, bo nie, przepraszam, jeszcze tak ci przerwę, nim do tych przejdziemy, bo tak w tym oddziale to lotowałeś młodymi właśnie też po tych gołębiach właśnie Beverdama. Jakie wyniki miałeś? Jakie wyniki właśnie no w tym roku, ja w tym roku lotowałem, wicemistrza zrobiłem. Na stare czy na młode? Na młode. Na młode. A na stare zrobiłem też wicemistrza. No tak wszystko praktycznie tutaj. W oddziale, tak? W oddziale. No i w okręgu też 5 razy na podium. Mhm. Jestem mistrzem w kategorii C, wicemistrzem w Generalnym Mistrzostwie Polski, drugim wicemistrzem w D. Najlepszego lotnika mam okręgu Częstochowa. W jakiej kategorii? W C. Mhm. 2 pierwsze gołębie z maratonu, z lotu okręgowego też są moje. No znaczy, no, wyniki uważam, że są dobre, bo to, te gołębie są takie troszeczkę były... Mówić, jak się przerwę miałeś po prostu, tak jak to, patrzeć? Takie, no, nie miałem czym lotować, było 17 gołębi starych. To lotów tylko? Tak, a reszta rocznymi, nie? 6 lot żeśmy mieli. Katastrofę, to z 560 km z Niemiec, puścili nam te gołębie. 6 lot mówisz gołębi? Starych. Starych? Tak, ty miałeś tak, 17, to ile? Zgubiłem 20 rocznych gołębi na tym locie, wszystkie z kompletem konkursu. Miały po 5 już konkursów, poszły po 6. I nie wrócił żaden? Nic nie wróciło. Nic nie wróciło. No, znaczy, no wróciły roczne, prawda? Zostało. Ale z tych 20, ale z tych 20 starach, nic nie dochodzi teraz. Nic nie dochodzi. No. Ciężko. Bardzo ciężki lot, co wtedy byliśmy.
To ile miałeś, cała drużyna twoja lotów liczyła na początku sezonu gołębi dorosłych, te co rozpoczynałeś loty? Dorosłych, dorosłych gołębi miałem 120. 20, ile ci zostało po lotach? A 90. To też nie jest tak dużo, aż wcale zginęło. No nie, no, młodych miałem 150, a zostało chyba 127. O, to też bardzo dobrze. To no bardzo, bardzo. I głównie te gołębie właśnie z tych gołębi od Geringsa, z tego Beverdama. Beverdama, a po Geringsach. I po Geringsach. No. Dlatego też z trzeciego lęgu wystawiłem te gołębie tam do sprzedaży. Te młode? Te młode to są wszystko bracia, siostry tych gołębi, które u mnie leciały. Leciały. A ten najlepszy lotnik okręgu, który to był? To był z tych jeszcze starszych gołębi, czy właśnie też z tych? Nie, nie, nie. To już z tych starszych, z tej mojej linii starszych. To z jakich z tych starszych? Pamiętasz może? No, tych, ty tam... miałeś tam i drapę, jak się... Rodowo no, mi chodzi. Ty miałeś i drapę tam i miałeś herbocy, najróżniejsze. No, szelecy. Pamiętam, dużo tego było i były pitmana gołębie, no masę, masę różnych. Zawsze jeździłem tam. Tylko przywoziłem najlepsze gołębie. Teraz cała hodowla twoja, wiem, że zawsze była liczna, teraz też ile liczy dziś około gołębi? No dosyć dużo jeszcze, no ale ja troszeczkę jestem uczulony na ten pyłek. I muszę koniecznie zejść, dlatego wystawiłem cały rozpód do sprzedania. Nie? No tam już na pewno jeszcze dużo zostanie, ale... ale... Trzeba się pozbyć części. No, część się pozbyć. To część już właśnie zeszła na aukcjach nam teraz. Część będzie gołębi w dalszym ciągu na akcjach. Młode też jeszcze będą wystawiane, bo młodych będę, masz trzeciego lęgu. Ile masz ich razem gdzieś około? Znaczy jeszcze zostawiłem, tam jest chyba 35 młodych po najlepszych wdowcach. Ale to też będą na sprzedaż wystawiane. Tak, troszeczkę także później. Także zachęcamy właśnie wszystkich, żeby się zapoznali koledzy z tymi gołębiami. A teraz właśnie jak już omówiliśmy wyniki kolegi Krzysztofa, to powiedzmy teraz może o tych właśnie gołębiach więcej, co on powie, czemu się charakteryzują i jak on je ocenia. No to trudno ocenić, po prostu gołębia to można ocenić jedynie po locie, bo tam kto mi tam opowiada bajki, że może w ręce i on wie jaki on jest, czy tam ma piękne oko i no pewnie, że lubię gołębia, jak ma ładne oczy, jak jest ładnie ułożony, ale to nie jest wszystko dla lotnika. Lotniki same się siebie muszą się sprawdzić po prostu. Muszą się sprawdzić, oczy, muszą pokazać co potrafią. No, tak jak mówię wcześniej. U mnie z ostatniego lotu na młode, byłby bardzo ciężki lot na młode, siadło 12 pierwszych w oddziele gołębi. I to właśnie z tych gołębi, z tych Vandanavele, z Geringsów, z gołębi, które pochodzą od Beverdama. Tutaj tych gołębi na mieście troszeczkę zostało, one też będą jeszcze na aukcjach dostawiane. Tak, 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 wystawię wszystkie, bo naprawdę chciałbym, najprawdopodobniej będę musiał wszystkie sprzedać te gołębie. I też, bo wtedy jak im ciebie nie było, to rozmawiałem z żoną, to tak macie podobne też, że sami zostaliście tutaj w domu, duży dom posesji. No. I tutaj i ja to mogę zrozumieć, akurat przy okazji pozdrawiam żonę w Gdańsku i ten, i będziecie chcieli się gdzieś przeprowadzić na jeszcze, i te, kolejna przeprowadzka tak jakby czeka ciebie. No może tak, no bo po prostu nie dajemy tutaj rady. Zostaliśmy tylko we dwójkę. Teren jest duży, żeby to wszystko utrzymać, to naprawdę ciężko, no, ciężko po prostu. A już wiek przychodzi teraz. A człowiek nie modnieje. No, oczywiście. Tutaj z tych gołębi Hermana Beverdama masz jeszcze, bo to jest tego tutaj, to było ich kilkadziesiąt, ale tych gołębi młodych na pewno nie uchowałeś tylko z tych gołębi, a jeszcze jakie inne? W większości z tych gołębi. Z tych Beverdama. Tak, tylko. Tak. Postawiłem na te gołębi, ja miałem te gołębi około 100 sztuk i z tych gołębi wychowałem. Miałem tylko drugi i trzeci lęg w tym roku do lotu. Z pierwszego lęgu nie miałem nic, bo po moich gołębiach, z tej starej linii gołębi, miałem bardzo duże w tym roku zainteresowanie i sprzedałem po prostu te gołębie. I nie miałem z pierwszego lęgu gołębi. Nic tylko, dla siebie? Nie, nie, tylko drugi i trzeci lęg. I one troszeczkę tak szwankowały, dały się, te południowe wiatry mnie tak wypychały. Ja jestem więcej tutaj położony gołębnika na południe. Jak wiatr był od południa, to na północy jest ściąg. To na północy, tam w okolice Łodzi się znajdowało. Tak, nawet tam gdzieś w Pińczowie był jeden, kolega mi tam wypuścił, Marciszewski Darek jednego, ale gołąb doleciał zaraz na drugi. Tutaj mówisz, się sprawdziły bardzo dobrze te po gołębiach Geringsa, po gołębiach Vandanavele, pochodzące z gołębi Hermana Beverdama, ale on tam jeszcze miał i swoje gołębie olimpijskie, różne dużo tego, to z nich też tam się coś sprawdzało? Ale o kim mówię? O Beverdama, o tych młodych tutaj. Nie. Ja głównie postawiłem na tego. Tak się starałeś. Bo tu w rodowodach teraz nie widzę wszystkich rodowodów, tylko patrzyłem tamte Geringsy, Vandanavele pamiętam, natomiast tutaj też w rodowodach występowały też chyba inne. Ja troszeczkę taką krzyżówkę wziąłem, troszeczkę tam było Jansena, ale oczywiście z oryginalnych Jansenów, nie tam jakieś. I troszeczkę z tych gołębi tak połączyłem z Vandanavele.
gołębi, połączyłem to z Geringsem i chytało to rewelacyjnie. Mam na przykład takie cztery pary gołębi z tych gołębi, które i u kolegi... One są jeszcze te pary u ciebie, czy już sprzedane zostały? Są te pary, mam te pary, ale sprzedałem młode, powiedzmy, do Zgorzelca i w Zgorzelcu leciały rewelacyjnie, a druga część młodych sprzedałem do Białegostoku, czyli i na wschód, i na zachód, i to samo u mnie rewelacyjnie. Czyli te cztery pary to były akurat dobre kojarzenie. Dobre kojarzenie, ale ja wypuściłem, pięć lęgów do lotu było z tych gołębi. A specjalnie kojarzyłeś jakoś podczas, czy tak dałeś im się sparować po swojemu? Właśnie, że te gołębie się same sparowały. Same się sparowały. Te gołębie właśnie same się sparowały i to są czyste gołębie Vanda Nabele. Z jedna i druga strona. A Vanda Nabele jakie linie? Jeden, Blixem, Rudy? Wszystkie te linie. No, z tych najlepszych gołębi wszystkie i Blixem i Rudy. No Rudy to syn, wnuk Blixem. No ale z tych takich najnowszych gołębi jeszcze mam tam na przykład, które Beverdam kupił w 2015 roku. To już naprawdę takie wyjątkowe wszystko gołębie. No dobrze. Tych młodych także będziemy mieli i na aukcjach. Będzie tutaj można też do kolegi zadzwonić. Póki co aukcje jeszcze trwają, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału i zwrócenie uwagi na to, że te gołębie, które kolega Krzysztof ma, tak jak on mówił, sprawdzone ma młode, które, bo to są, widzieliśmy, co ciekawe właśnie jeszcze o tym warto wspomnieć, że dużym zainteresowaniem się cieszyły właśnie te twoje gołębie starszych lat rocznika Hermana Beverdama, czyli te 15 rok, 14, 13, a było małe zainteresowanie sumarycznie patrząc na wszystko gołębiami z 2016 roku. No nie wiem dlaczego tak. Ale tam może chyba były inne linie tam były, co? Tam było dużo właśnie te gołębie 2000, to były z Harego od Jana Hojmansa te gołębie. Aha. To były takie imbredy z Hojmansa. Często teraz mamy na aukcjach dużo gołębi Jana Hojmansa właśnie pochodzące dużo różnych i właśnie to mnie też dziwiło, że one się nie cieszyły aż takim dużym zainteresowaniem. No trudno. No zobaczymy, ale jak zostaną u ciebie, to może nachowasz coś młodych na przyszły rok i już będziesz testował. Proszę, oczywiście, że tak. Są świetne gołębie, ułożone, super. One może tak na tych zdjęciach nie wyglądają, bo one były w trakcie pierzenia, a teraz całkowicie się zmieniły, całkowicie inne gołębie. Także, czy coś jeszcze ciekawego kolega ma nam do dodania, tak, żeby zachęcić te kolegów innych, koleżanki do zakupu tych gołębi, czy też do zainteresowania się hodowlą? Zawsze wracają ci sami hodowcy, którzy mają ode mnie. Ci, co czyli się im sprawdza. Mistrzostwa okręgów, nawet mistrzostwa Polski, ci wracają po te gołębie, kupują u mnie i zawsze się sprawdzają. Zachęcamy też jeszcze innych do zakupów u kolegi Krzysztofa, do odwiedzania tutaj i Krzysztofa i zwracania uwagi to, jakie ma. A wyniki kolegi Krzysztofa potwierdzają to, że te gołębie, które on ma, i to też jeszcze oczywiście ręka hodowcy, bo lata ile? 40 par lat już te gołębie hodujesz? Tak? Na przyszły rok mam 40-lecie w PZHGP. To znowu będzie jakaś impreza gdzieś pewnie. Na pewno. Ja właśnie wracam z uroczystości 60. urodzin kolegi Tadeusza Bąka, tutaj nieopodal w Łabędach, także no niedaleko. Tutaj widzę Łabędy. Się kolejne, tak, kolejne imprezy też się szykują. Także dziękujemy bardzo koledze Krzysztofowi za czas, który nam poświęcił. Do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję. Dobry lot.